Dzień dobry moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym dniu z Nordgard Ragnarok. Nie przedłużamy, kontynuujemy moi drodzy, kontynuujemy tryb fabularny. Robimy kolejną misję, to już widzę nasza czwarta misja. Rozdział czwarty, nowa osada. Nim zapuścimy się głębiej w dzikie tereny, musimy założyć trwałą osadę, która zapewni nam surowce potrzebne do zorganizowania wyprawy. O, mogę sobie wybrać chorążego teraz. Czyli mam dwóch ogólnie. Na starcie mam owce, albo dodatkowe surowce mam. Rośnie sława, premia za sławę, drewno, korona i kamienie. Dodatkowe narzędzia, dyskusje darmowe narzędzia, dwie sztuki, które zwiększają wydajność mieszkańców, praca zespołowa. Nie, to chyba weźmiemy Branda jednak. Chyba jednak Branda sobie weźmiemy, na trybie normalnym oczywiście. Dobra, nie przedłużamy, jedziemy. Hagen had eluded us, so Egil left to track him down himself. He was to send for me upon finding him. In the meantime, Bran and Halvar insisted we establish a far-reaching supply network for all our future expeditions throughout Northgard. This would be a war of another kind entirely. Wojna się szykuje. One to be fought with gold rather than steel. I just had to focus on the task at hand, waiting to hear from Egil. Dobra, zaczynamy. Zobaczymy, co w tej misji musimy zrobić. Okej, mamy naszą małą miasteczkę znowu. Dał dialog. Jesteśmy na miejscu, to zdecydowanie najlepsza lokalizacja dla naszego centrum handlu. Czas zakasać rękawy, szczerze mówiąc, wolę uniknąć rozlewu krwi, pieniądze lubią spokój. Leaf. Witajcie moi panowie, widzę, że wszyscy doszliśmy do tego samego wniosku. Ten, kto zwycięży na tym regionie, zyska idealne miejsce, by stworzyć centrum handlowe. Witaj, jeśli się nie mylę, jesteś Leaf z klanu Kruka, przyboczna tego drania Hagena. Wolałbym mieć cię po naszej stronie, ale zdaje się, że Norny mają inne zdanie. Nie oczekuję do mnie litości, Kruku. Już wkrótce wszystkie towary docierające do Nordgardu będą przechodzić przez nasze ręce. W istocie, miejsca tu wystarczy tylko dla jednego przedsiębiorcy. Obstawiam, że nie mogę pozwolić wam pokrzyżować moich planów, mimo tego życzę powodzenia. Dobrze wiedzieć, że można jeszcze toczyć walkę bez dziecinnych przechwałek. To miła odmiana. My również życzymy wam szczęścia. Z pewnością wam się przyda. Lepiej bierzmy się do pracy. Kluczem do zwycięstwa jest budowa doku okrętowego i latarni. Wtedy będziemy mogli korzystać dochodowe szlaki handlowe. Dobra. To co, jedziemy. Zwycięstwo handlowe. No na początek musimy coś zbudować na pewno sobie, nie? I zaczynamy od domu pewnie. Jedziemy z domem na boku. Po domu na pewno ciśniemy od razu obóz zwiadowców. I po obozie myślę, że chaty drwala też możemy tu zbudować sobie od razu. O, niech tak sobie będzie. Okej, mamy obóz zwiadowców. A no to zaraz też będzie gotowa. To ty będziesz zwiadowcą naszym. Duby smajne zwiadowca. Idź szukaj terenów fajnych. A ty buduj, ile można czekać na ciebie. Dobra. Ty będziesz drwalem. Go drwal. Myślę, że potrzebujemy dwóch drwali. Żarci minus jeden, cudownie. Nowy mieszkaniec zaraz będzie. Okej, przyda się na pewno. Już jest? Jest. To na razie niech oni sobie zbierają żarcie. My musimy... O, tu mogę sobie posadzić ten. Jelenia, żeby sobie łowcy chodzili tutaj. Będzie żarcie. Spoko. Przejmujemy go od razu. Dobra. I teraz potrzebujemy na pewno chatę łowcy. Tak, chata łowcy mi się bardzo przyda na terenie.
jedziemy. Czy ktoś będzie ją robił? Nie. Ja ci rozkażę. Ja ci pomogę. A ten tutaj teraz odkrywa sobie teren. Mamy dwóch drwali. Drewno mamy plus 8, żarcie minus 2 na razie, ale spoko, zaraz będziemy mieli łowców, więc oni myślę, że będą ogarniali temat szybciej. Oczekiwany poziom szczęścia 1. Okej, okay, myślę, że spoko. Dobra, i ty będziesz łowcą od razu. A, ty jeszcze nie jesteś łowcą, dobra. Dokończ tą budowę, ile można czekać? Opindala się ewidentnie. O, jesteś. Dawaj. Co to jest ten? Kamień runiczny. O, folklor. Dobra, faktycznie. Ja potrzebuję na pewno jednego tego. Jednego gnojka, który będzie mi folklor zdobywał. Mamy żarcie plus 6. Więc nie jest źle. Ale to może za chwilę będziemy tego gnojka sobie jeszcze dopiero budować. Silosu na razie nie potrzebujemy, bo mamy za mało surowców jeszcze. Skład handlowy, targowisko. Kopalnia. Kopalnia mi się przyda na pewno. I tu jest kopalnia, w sumie tu mogę postawić, bo tu jest ten, złoże. Ile tego tutaj jest? 30. Niby niewiele, ale myślę, że może mi się przydać. Wieża obronna. Dok okrętowy. Może od razu wybudujemy go. O. Bymy go od razu machnęli może. Budujemy. Zobaczymy. Wróg broni nowego obszaru. Zbuduj obóz szkoleniowy i sprawy dowolny. Mieszkaniec otrzymał zawód wojownik. Okej, spoko. Przyda się na pewno. No, tu są wilki, więc nasz Bram będzie później walczył oczywiście. Tylko na razie potrzebujemy ustatkować się delikatnie. Bo jak się zaoramy, to będzie słabo. Mamy kasę? Mamy, sobie możemy tego obszaru rozwinąć sobie. Będzie ładniejszy. I na pewno muszę po jeszcze jednego łowca tutaj ogarnąć sobie jeszcze jednego. Może ty będziesz łowcą gołowca. Dobra, mamy dok. I dołącz do niego budynek latarni. Czyli musimy latarnię jeszcze machnąć jakąś. Sala skaldów. I tu mamy w ogóle latarnię? Latarnia. A, technologia handel musimy blokować najpierw. Czyli tutaj musimy to odblokować. Czyli potrzebuję jednego tego. Jednego tego ziomka, co tu będzie ten. Jodłował nam. Bo ty będziesz. Stań się nią, albo nim. My potrzebujemy obóz szkoleniowy na pewno. Obóz szkoleniowy. O, tu z tyłu może być, to nie przeszkadza w niczym. Go. Dobra, mamy teraz ten. Mamy teraz folklor plus 5. Przez mędrca. Co to? Budynek bez pracowników. A, no ten, no dok, na razie, dobra, to czaję. To akurat rozumiem, że na razie bez tego jest, bez... wyprawa. Bud latarnie, miejsce, które by odblokować. O, co to? Przykro mi mówić, ale lift skończył budowę swoją latarnię i już wkrótce będzie mogła oddać bardzo dochodową ekspozycję. O kurde, wszystko to znaczy, że budowa naszej zawastani powinna stać się priorytetem, nie wolno nam pozostawać w tyle. Dobra, spoko. Czyli musimy od tego zacząć sobie. Czyli potrzebujemy folklor, szybki folklor. Obudujemy handel i jedziemy z latarnią od razu. Tam już sobie budują. Mamy żarcie plus 6, mamy drewno plus 7, easy. Dobra. Jeszcze kawałek brakuje tylko nam. Jeszcze tylko 5, 4 nawet. Oni tu wycinają. Tu jest dwóch, tu jest jeden folkloru. Więc myślę, że damy spokojnie radę. O, mamy folklor, mamy folklor. Dawaj handel. Buduj latarnia. Latarnia. A, ona jest połączona z tym. Dobra, jedziemy z tym tematem. Mamy latarnię.
Niech twój wpływ handlowy osiągnie 2000 wcześniej niż wpływ handlowy kruka. Wpływ handlowy? Czy co ja mam zrobić? Na pewno muszę kogoś tutaj przypisać. Jednego i dwie osoby. Go tutaj. I oni czekają chyba na wyprawę teraz, tak? W takim razie. Dochodowe szlaki handlowe. Plus 3. Aha, no to kurde. Zorganizuj szlak handlowy. O, zdobywamy, patrzcie. Punkt tam lecą. Easy, fajnie. Nie wiem, czym jest wyprawa, powiem wam szczerze. Oj, też rośnie. O nie, zatrzymał mi szlak handlowy, bo nie mam dochodu. Znaczy nie mam tego, nie mam... Czyli musimy na ten tańszy iść na razie. Kurde, nie mam koron. Co nam daje korony w ogóle? Ratusz plus 2. Ja nie pamiętam, z czego my zdobywaliśmy korony sobie ogólnie. Wyrównanie tego obszaru, obóz szkoleniowy, spoko, to ogarniemy. Członkowie bez klanu? A, bez pracy, klanu bez pracy. O, przeludnieni jesteśmy. Buduj dom. O nie, brakuje mi tych monet właśnie, kurde. Straszne. To będzie ciężka misja, powiem ci szczerze, powiem wam szczerze, bo będę musiał te korony zdobywać, tylko nie wiem, kurde, skąd. O, mamy dom, możemy postawić dom, bo mamy za mało ludzi w ogóle teraz. Dawaj dom, ty go budujesz, szybko, jedziesz. Jedziesz z tematem. Ale jej też się zatrzymało, widzę. Ona też się zatrzymała. A wyprawa? Czym jest wyprawa? Wybierz dodatkowy zasób, którego mają szukać twoi żeglarze. Holoklor. No, rozpocznij wyprawę. Puinta, miśki, puinta. O nie, zima przyszła. No, już właśnie mam domy, już mam domy, spokojnie. Już nie srajcie żarem, mamy domy. O, folklor. Bicie monet. O, właśnie. Skaldowie będą produkować korony, jeśli budynek jest ulepszony. Czyli teraz musimy skupić się na tych, na skaldach. Budynek skaldów, mamy coś takiego w ogóle? Spichlerz? Sala skaldów, jest! Czyli musimy to postawić, ewidentnie. Dawaj salę skaldów. Buduje? Buduje, pięknie. Tutum, 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 tutum. O, wracają, patrzcie. Nie, atakowani jesteśmy, a nie wracają. Nie, tu i tutaj. Tu jesteśmy atakowani. Tutaj! Nie, zabili go. Dobra, easy. Szlak handlowy. Myślę, że mogę sobie pozwolić teraz na ten, szlak handlowy. Go. Na pewno potrzebujemy ten. Potrzebujemy tego, co ten. Uzdrowiciela, o. Na bank potrzebujemy go. Tum, tu, 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 tum, tu, tum, tu, tum, tu, 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 tum, tum, tu, 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 tum, tu, tum. Co tu mamy? Obóz toporników. Szkoleniowy. Kopalnie. Kopalnie też musiałbym postawić. A, trzy budynki są na tym terenie. Sala skaldów, okej. Okay. Sala skaldów jest. Ty będziesz skaldem, będziesz jodłował. Chyba. Nie, to skaldowie w ogóle robią. Co dostaliśmy? To jakieś towary przeszły chyba. Czy ktoś się weźmie? To mogę wziąć? Nie, nie mogę towaru wziąć. Dawaj, ty też będziesz skaldem. O żarcie, nie musimy się martwić, ogarniemy to jakoś. Na razie mamy spory zapas, więc myślę, że damy radę. Plus 6. Ale ja muszę ten podnieść ten budynek na inny poziom jeszcze.
Zwiadowcy został ranny, spoko. 50 i kamień. Aha. Czyli ten kamień muszę wydobyć jednak. To robi się trochę słabsze teraz już. Zorganizuj ucztę. O! 39. Czy płynęli? 40. 42. Ci tak słabo zarabiają, widzę ogólnie. Skaldowi będą produkować plus 1 korony. Mędrzec, rzeźbi głazen tańsze. Dobra, tutaj idziemy. Wartość wielkich dokonań. Oj, mam teraz plus 8, zobaczcie. Jest pięknie. Mam plus 8. Dodaję wymianę na haku, na szlaku handlowym. Myślę, że z tymi możemy raz wymienić się. Minus 33. Ło, grubo. Dobra. Musimy mieć jeszcze dom na pewno. Postawiony. Aha, tylko musimy przejąć obszar najpierw. Skolonializuj. To są owce? Owce, o, spoko. Mój panie, właśnie mi doniesiono, że w magazynach zabrakło kamienia. Powinniśmy dodać kopalnię, zabrać się za wydobywanie tego surowca. Dzięki niemu będziemy mogli usprawnić budynki. Jakoś mi to umknęło. Trzeba znaleźć złoża, jak najszybciej zająć się wydobyciem. Wtedy oczywiście powinniśmy ulepszyć nasze budynki. Dobra myśl, ulepszenia to tylko luksus. To nie tylko luksus, to klucz do zwycięstwa. Niestety prawdopodobnie nie uda nam się ulepszać wszystkich naszych budynków. Musimy rozważnie wybierać te, które są najważniejsze. Nie wolno nam też zapomnieć o wydobyciu żelaza. Naszym pracownikom przyda się lepsze narzędzia. Okej, okay. Zaznaczyło mi obszar. Aha, te są mocne. Te były mocne, pamiętam, te laski. Walkirie, no one były dosyć mocne. Z nimi nie ma co zadzierać za bardzo, ale myślę, że ten, że kopalnie możemy sobie machnąć. A, nie mogę sobie machnąć kopalni. Mogę tu rozwinąć obszar? Nie mogę rozwinąć obszaru. Cudownie. Cudownie. Ja myślę, że ten tańszy możemy sobie wziąć. Wtedy on będzie cały czas sobie tam rósł, będzie ten. O nie, spichlerze. Kurde. Go spichlerz. A, tylko gdzie? Przejmij obszar. Żyzne gleby. To jest mój obszar w końcu? Mam mój obszar, nie? Spichlerz. Dawaj, spichlerza mi tutaj. Buduj go, ziomek. Buduj. A tu jest Bran, to sobie poradzi. Zobaczcie, bez problemu żadnego. Ale jak mamy łowiecki, to możemy sobie ten postawić. Jak on się nazywał? Pole uprawne? O! To się przyda na pewno. Kurde, musiałbym... Aha, to wszystko potrzebne do tego. Kurde, najgorzej. No to jedziemy z domem tutaj, w takim razie. Musimy postawić domek, nie mam innego wyjścia za bardzo. Tam mamy spichlerz i super. Aha, to jest roczne utrzymanie budynku jeszcze dodatkowo. Kurde, niedobrze. Folklor, nie mam jeszcze wystarczająco. Aha, nie postawiłem w końcu tego jeszcze. A, bo ja muszę to zwinąć. Muszę stoł zbierać, kurde. Dużo. Misiek kolorowy. Zajmij się tym. Będziesz uprawiał rolę. Kuska. Aha, ja nie postawiłem tej dla kuski jeszcze nic. Gdzieś to było. Pata rybaka. Pata łowcy, spichlerz. Dok, targowisko. Toporniki. Latarnia. Nie, czekajcie, gdzieś to było. Dom. Obóz zwiadowców. O, czekajcie, mam ten. Erudycja. O, koszty ulepszeń się zmniejszają. Cudownie. Przyda się na pewno. Jeszcze raz. Pola uprawne łowca, spichlerz.
Las Caldów, dok, targowisko, skład handlowy, toporniki, tarczowniki, wieża obronna, kopalnia, latarnia, rzeźbiony głaz. Bo w poprzedniej misji mogłem sobie trzymać te owce i one były kurde ten. Ale mogę ją zarżnąć, żeby dostać 80 żarcia, spoko, to jest spoko opcja. Jakby nam brakowało jedzenia, to możemy ją wyciąć wtedy. A na razie mam jedzenie plus 18, zobaczcie. Ło, aż za dużo chyba. Myślę, że w takim razie możemy zacząć produkować sobie wojowników już teraz. I tutaj sobie w takim razie ziomek. Tak samo ty. Plus 10. Myślę, że możemy też go zmienić już teraz na tego. Tutaj. A tutaj musimy podnieść ten, rozwinąć obszar. Potrzebujemy 100 aż. Kurde. Musimy zatrzymać szlak na razie. Bo potrzebujemy do rozwinięcia tego tutaj, obszaru, żeby postawić ten. Chyba, że ten przejmiemy sobie obszar. No to też nie jest zły pomysł, nie? Jedziemy, zobaczymy. Próbujemy go przejąć. Próbujemy go przejąć i zobaczymy, jak nam pójdzie. Tylko Bran, ty chciałbym... A dobra, nieistotne. Leć. Leć, zabijaj. Atakujesz. Atakujesz. Dajesz. Jeszcze jednego. Jeszcze jednego. Pięknie. Przejmujemy go. Skolonializuj. I tu postawimy sobie ten domek. Mamy to. Kopalnia. To kopalnia. I dawaj jednego wieśniaka. Chodź misiu, tutaj sobie, o, będziesz budowała. Dobra, cudownie. Aha, miałem ten, uzdrowiciela jeszcze postawić. Dok, targowisko, skład handlowy, pola uprawne, chata, spichlerz, uzdrowiciel jesteś. Też daleko od domu, no ale niestety nie mam innego wyjścia. Tu będziesz sobie stał. Zaraz zima przyjdzie, tylko najpierw szczury będziemy mieli. Trzeba będzie szczury wybijać chyba. Wychodźcie, będziecie w pobliżu zawsze. Myślę, że możemy znowu tworzyć te szlaki handlowe sobie. O, trzech ludzi cierpi skład do choroby. Ciekawe, czy nie umrą. Nie, on dogania mnie. Zobaczcie. Kurde, ciekawe, czy się obronię przed tym. Bo ja nie mam tego, nie mam kronów. A to uzdrowiciela, przyda się. Będziesz uzdrowicielem. Jedziesz. I potrzebujemy kopacza jeszcze jednego. Ty, chodź. Będziesz górnikiem, o teraz. Dłuby zder górnik. Ja myślę, że musiałem jeszcze innego mieć górnika. Żeby to się opłacało. O, folklor zaraz będzie. Plus 8. Nieźle. Za każdym razem, gdy sława rośnie, otrzymujesz z tego przyrostu premię. Zmniejsza cenę na targowisku. O! To też spoko opcja. Tylko musimy targowisko budować teraz jeszcze. Tylko gdzie? Haha! Powiedzcie mi jeszcze, gdzie mam to budować. Tu nie mogę. Tutaj też nie mogę, ale to potrzebuje 100 tych aż. No w sumie rośnie mi to, więc myślę, że zaraz możemy sobie rozbudować obszar. Musimy postawić targowisko sobie dodatkowo jeszcze. Żeby tam można było sobie trzymać ten. Znaczy targowisko, w sensie no. Czy ty leczysz wszystkich, czy nie leczysz nikogo? Tu miśki kolorowe, chodźcie. Może was wyleczy. Na razie wygrywamy, widzę, z nią, ale tak powiem wam, że na styk, że tak powiem. Jakby my ten otworzyli. Dawaj mi go. Spieszymy trochę.
Przyspieszymy to. Delikatnie odskoczymy jej. Tylko muszę pamiętać, żeby w pewnym momencie zatrzymać to sobie. Ten szlak zmienić, bo będzie ząg. Niech on sobie spokojnie rośnie, ten szlak handlowy. Ten dochodowy szlak handlowy w sensie. No już na 20 odskoczyliśmy, więc nie jest tak źle. Myślę, że damy spokojnie radę. Myślę, że mogę teraz zmienić na ten tańszy znowu. Dobra. Okej, okay, i dalej rośnie. Okej, okay, cudownie. To nie sobie rośnie. Mamy żarcie minus 7, drewno minus 5. Mamy żarcie minus 7, mimo że mamy masę tych. No ale dobra, niech będzie. Nic nie poradzimy na to już teraz. Ja tu mogę coś budować jeszcze? Mogę budować. Okej, spoko. Skoro mogę wbudować, to ja tutaj możemy coś machnąć sobie dodatkowego jeszcze. To właśnie targowisko machniemy sobie. Targowisko. O, albo skład handlowy. Jedziemy ze składem handlowym. Go, skład handlowy, misiu. Jedziesz, misiek, jedziesz. Dobra, dalej mamy, widzę, sporą przewagę przed nią, więc myślę, że damy radę spokojnie. Sorry. Wyszkolimy sobie tego handlowca i będą koronki zarabiane. Pięknie. Tylko musi zima minąć jeszcze. Ci tu kopią. Nie, oni nie kopią, ten kopie. Ten kopie. Ale jakbym tym ulepszył. A, ale drewno potrzebne jest. O nie, nie mamy drewna w ogóle, praktycznie. Najgorzej. Ja muszę zbudować drugi ten. Przejmuj to. Kurde, niedobrze. Nie mam drewna w ogóle, praktycznie. Dawaj, handluj. A my tu jedziemy. Wszędzie drewno jest potrzebne. Nie. Marzniecie? O nie, najgorzej. A zaraz się zima kończy, poczekajcie chwilkę. Nie, potrzebujemy domy jeszcze. Kurde, zapomniałem, że potrzebujemy. O, jest wiosna. Dobra, super. Mamy plus 5. To jest zmienia faktu, że potrzebuję na pewno dodatkowy ten. Potrzebuję dodatkowy... drwala. Tu jest drwal. Potrzebujemy na pewno drwala. 50 potrzebujemy. Tu postawimy dodatkowo do drwala sobie jeszcze. Nowy rok, jej. Mój klient jest nieszczęśliwy? Nie, no szczęśliwy jest. Chcemy lepszych domów. O kurde, też bym chciał, ale nie mam na to na razie możliwości. Na to brakuje mi, moi drodzy, funduszy. Będą fundusze, będą domy. Dobra. Tutaj. Na razie mamy wszystko na plusie, więc nie jest źle ogólnie. Czy on produkuje ten? Otwórz szlak handlowy. O, mogę otworzyć szlak handlowy. Mogę żarcie sprzedawać. Na razie mamy żarcie plus 8, więc myślę, że spokojnie. Zliw? Nie. Z koboldami. Zorganizuj szlak handlowy. O, mamy to. Za każdą Ludwisławę rośnie, otrzymujesz do tego po prostu premię 20%. Nie, to idziemy ostro topory teraz, albo sprawisz. Ostro topory. Terytorium atakowane! Dawaj to! Bo one umrą! Atakuj ich! On nie, dwóch mi zabił! Co za tempak? Nowy wódz,
No misiu. A nie, ty miałeś być tym, uzdrowicielem. Kurde, potrzebuję trzech wieśniaków teraz. Chodź jeden, misiu. Tutaj. A ty w takim razie pójdziesz sobie tutaj, będziesz kopał. Nie mam innego wyjścia. Zajebędzie nowy wieśniak. Rośnie, czyli będzie niedługo. Mamy sporo drewna. Czyli oni chcieli lepsze chaty, tak? Widzę, że tam żarcie nam maleje cały czas. Co to jest w ogóle? A, folklor sam. I aż tak nie potrzebujemy go, żeby ten... Mamy plus 9, więc spokojnie, to damy radę spokojnie ogarnąć. O, ktoś się pojawił, mam teraz plus, minus 1 tylko. Więc damy radę. Znaczy plus 1 nawet. Tylko tu miał powstać drwal nowy. Go drwal. A to drwala. Jedziesz, ziomuś. Ty, go. O, moi drodzy, kończymy, bo jest 31 minut. Zbyt fajnie się gra, żeby oczywiście ten czas leci strasznie, nie? Mam nadzieję, że wam się podobało oczywiście. Ja będę kontynuował w kolejnym odcinku rozgrywkę. Także dziękuję serdecznie wam za oglądanie i widzimy się w następnym odcinku z Ragnarok z Norgard. I dziękuję, trzymajcie się, na razie i cześć.